Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyszliście. Cieszę się, że jesteście z nami. Ja osobiście pamiętam, kiedy zaczynaliśmy tutaj i pierwsze nauczanie, które było, to było nauczanie, ktoś wie o czym? Nikt nie pamięta. Jacek, pamiętasz? Było o Kościele. Czym jest Kościół, tak? I pamiętam kilka różnych rzeczy z tego. Między innymi pamiętam, że kiedy przychodzę na nabożeństwo, muszę się nauczyć, muszę nastroić moje serce i myśli, że przychodzę przede wszystkim, żeby chwalić Boga. Nie przychodzę popatrzeć, jak moja koleżanka jest ubrana, jak mój brat przyszedł ubrany. Nie przychodzę porozmawiać sobie, chociaż te wszystkie rzeczy mają miejsce. Ale muszę nauczyć się nastroić moje serce, że przychodzę, żeby chwalić Pana. Natomiast ja nie będę mówił o Kościele. Chciałbym kontynuować moje studium na temat Nowego Przymierza. Wiem, że o tym było dawno, było 2 miesiące temu, ale chciałbym ciągle mówić na temat Nowego Przymierza, dlatego że to jest duży temat i wydaje mi się, że on nie został wyczerpany. I wcale ten temat nie idzie tak szybko, dlatego też, że są rzeczy, które odkrywam w moim życiu i chcę wiedzieć, co działa, a co nie działa. Chcę widzieć, jakie rzeczy mają rzeczywiście miejsce w moim życiu i co się z różnymi rzeczami stało, kiedy pomyślałem, ok, pójdę tą drogą albo pójdę tą drogą, więc ten temat postępuje powoli. Tylko przypomnę krótko, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o nowych przymierzach, mówili o nowym przymierzu. I czasami przeoczamy to nowe przymierze. Żyjemy w nim, tak, jesteśmy w nim, ale zapominamy, o czym ono jest. I zapominamy o obietnicach, które zostały dane do tego nowego przymierza, tak? Czyli przymierze, które zostało zawarte w Jezusie Chrystusie, tak? I jedna z tych największych obietnic, oprócz oczywiście zbawienia i życia wiecznego, mówiliśmy, była to obietnica z Dziejów Apostolskich 3 rozdziału, 6-7 wersetu. Jest tak napisane. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. 25 i 26. Wzbudziwszy syna swego, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, po co? Aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. Więc to jest ta jedna wielka obietnica. Bóg w swoim przymierzu chce dać to, żebyśmy my mogli odwrócić się od naszych nieprawości. I dlaczego to by miało być takie ważne? To jest ogromnie ważne. Teraz, może być tak, że dlaczego jeśli uwierzyłem, że Bóg mnie zbawi, dlaczego jeśli uwierzyłem, że Jezus Chrystus odpuści moje wszystkie winy, dlaczego jeśli uwierzyłem, że Duch Święty mnie zapieczętował, dlaczego wierzę w te obietnice, że one są pewne i nie mam wątpliwości, że one działają? A dlaczego bym powiedział, że okej, Bóg chyba niekoniecznie chce błogosławić mi w odwracaniu się od moich nieprawości? To odwracanie się od moich nieprawości, od mojego grzechu jest częścią tego przymierza. Jest częścią tej obietnicy. Więc jeśli Bóg zrobił jedne i wypełnił, jestem pewny co do nich, muszę mieć pewność i powinienem mieć ufność i pewność, że będzie również robił to. Okej? I teraz. Te obietnice są dla tych, którzy szukają prawdziwie Boga z czystego serca. Obietnica o odwracaniu się od nieprawości nie jest dla ludzi, którzy po prostu żyją sobie z grzechem i ten grzech jest dla nich taki, no po prostu jest. Tak? Nie jest dla osób, które po prostu lekko traktują całe życie. Jest to dla osób, którzy pragną czystego i świętego życia. Więc mówiliśmy o tym, z kim Bóg zawarł to przymierze i mówiliśmy o tym, że Bóg Ojciec zawarł to przymierze z Jezusem Chrystusem i mówiliśmy o liście do Hebrajczyków o 8 rozdziale i księdze Jeremiasza 31 rozdziale. Mówiliśmy, dlaczego ta umowa nie została zawarta z nami. I nie została zawarta z nami bezpośrednio, dlatego że my nie jesteśmy stroną, która mogłaby dotrzymać obietnic Bogu. Jezus Chrystus jest tą stroną, która może dotrzymać obietnic i z tego powodu, że Jezus Chrystus jest stroną tego przymierza, a ja jestem w Jezusie Chrystusie, to jest teraz możliwe, żeby te obietnice się wypełniły.
mówiliśmy o tym, jaki był Boży cel związany z tym przymierzem. No, cel związany z tym przymierzem był taki. Bóg widział lud związany grzechem. Widział grzech ludzi, grzech świata i powiedział, okej, ja muszę zrobić coś, żeby to naprawić. Żeby ta relacja pomiędzy mną a tymi ludźmi ponownie była możliwa. Mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus zgodził się na te wszystkie warunki, które zostały ustalone, co On musi zrobić i co On musi wypełnić na ziemi będąc. I widzimy, że kiedy Jezus Chrystus wrócił, On wrócił do swojej chwały, którą miał na początku. Teraz, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o legalizmie, o krzyżu i o dzieciach. Takie trzy krótkie, że tak powiem, wydaje mi się, tematy. Jeśli zdążymy, to jeszcze o nicości. Takie dziwne słowo, nicość. Wiecie, co to znaczy nicość, dziewczyny? Okej. Więc będziemy mówić o tych trzech, może o czterech. I zacząć chciałbym od Dziejów Apostolskich, od 15 rozdziału. W kontekście legalizmu. Legalizm, czyli różne rzeczy, które wkradają się do kościołów, wkradały się dawno temu. Różne rzeczy, które ludzie wymyślają, że są potrzebne, żeby coś było, tak? Jako legalizm, ogólnie tak mówiąc. I Dzieje Apostolskie, 15 rozdział i pierwszy werset. A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Słuchajcie, krzyż był zgorszeniem dla Żydów. Jeśli cofniemy się do tych czasów, to widzimy, że dla Żydów, którzy polegali na prawie ciągle, krzyż był dla nich zgorszeniem. I musimy troszeczkę zastanowić się, dlaczego ten krzyż był dla nich zgorszeniem. Dlaczego ten krzyż był dla nich taki oburzający, taki nagle... Nie, absolutnie nie chcieli go i odrzucali. No, widzimy tutaj, przynajmniej nawet w tym wersecie, że niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Okej, wiara w Jezusa, tak, ale oprócz tego oni mówią, słuchajcie, no trzeba się obrzezać według zwyczaju Mojżesza, żeby być zbawionym. I to jest ważna rzecz, która tutaj się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi od dziecka byli wychowani w tym, że oni muszą wypełniać te wszystkie prawa Mojżesza, żeby uzyskać sobie tą przychylność Boga. Żeby być z powodu posłuszeństwa błogosławionymi. Oni, ci wszyscy Żydzi w pierwszym kościele, oni nie znali życia, że urodzili się, słyszeli Ewangelię i tak dalej. Każdy z nich urodził się pod prawem mojżeszowym. Ojciec nauczał na pewno w domu swoje dzieci i swoją żonę przy okazji i przestrzegali tego prawa mojżeszowego. Dzieci widziały rodziców, którzy robią te różne rzeczy, rytuały, obrzędy i rzeczy w świątyni i dzieci się uczyły tego. Były trzymane w tym. Więc dla Żyda, kiedy nagle Żyd usłyszał, okej, słuchajcie, wszystko to, co wy robicie od małego, poświęciliście całe życie temu, to teraz nie ma znaczenia. Dlatego, że Jezus Chrystus w jednej sekundzie zabiera cały grzech. Dla Żyda to było wielkie zderzenie. To nie była prosta i normalna rzecz. I widzimy, że tutaj w 15 rozdziale widzimy, że byli ludzie, byli bracia, tak? Ja rozumiem wierzący, którzy mówili, słuchajcie, to prawda, Jezus Chrystus zabrał grzech i zrobił to, ale żeby być zbawionymi tak do końca, on mówi, no słuchajcie, musicie się jeszcze obrzezać. Więc widzimy, że zaczynała się mieszanka tego. Zaczynała się mieszanka wiary w Jezusa Chrystusa i tego, jak nazwijmy, ja to nazywam legalizmu. I dzisiaj tak naprawdę nie jest inaczej. Mamy o wiele więcej tego. Słuchajcie, mówi się, okej, Jezus tak, ale bądź dobrym człowiekiem, koniecznie. Jezus tak, ale módl się do innych pośredników. Mówimy, Jezus tak, wiara w Jezusa tak, ale rób to i rób jeszcze tamto, bo musisz to zrobić, żeby to wszystko się połączyło i stworzyło jedno, żeby być zbawionym. Natomiast widzimy, za chwilę tutaj zobaczymy, że ojej, chyba nie o to chodzi. Zobacz drugi werset.
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Więc widzimy, że stamtąd skąd był w tamtym czasie w Antiochii, o ile dobrze pamiętam, był Paweł i Barnaba, tak? I oni mówili, okej, wszyscy mówili, nie, tak na pewno nie jest, tak? Paweł mówi, słuchajcie, on był wręcz zły, Paweł był, że musiał iść teraz z powodu tego do Jerozolimy, bo nie chcieli posłać go i Barnaby, tego co oni nauczają, że musi iść taki kawał drogi i musi iść do Jerozolimy, żeby inni apostołowie potwierdzili to, co oni mówią. I wiemy, że w tym 15 rozdziale zdarzyło się dokładnie to. Oni tylko to potwierdzili. Więc zderzenie Żydów, którzy słyszeli to, że całe życie muszą robić, przestrzegać, żeby coś sobie zaskarbić, nagle słyszą, okej, to jest nieważne, bardzo duże zderzenie dla nich, okej? I zobaczcie, co jest napisane w liście do Efezjan, w 2 rozdziale i w 15 wersecie. List do Efezjan, 2 rozdział i werset 15. Jak jest możliwe? Dlaczego Paweł tak upierał się przy tym? Dlaczego Paweł uznał i Barnaba to za tak ważne, żeby nie dać się zepchnąć z tego, nie dać sobie powiedzieć, słuchaj, to plus coś. On mówi to w 2:15, Efezjan 2:15. Jest napisane tak. Znosząc przez swoje ciało, Jezus Chrystus, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Więc Paweł mówi, ja wiem, co mówię. Bóg mi to objawił. To nie przyszło z mojego ciała, nie przyszło z mojego jakiegoś rozumu, ale Bóg mi to objawił. On stwarza z jednego, on stwarza z tych dwóch przeciwnych sobie światów, Żydzi i poganie, jedno w Kościele. I dla Pawła było to zderzenie, jako dla Żyda. Na pewno też. Nie tylko dla innych Żydów, ale dla Pawła również. I widzimy, że Paweł mówi jednak, on mówi, jest pewny i mówi, ja nie ustąpię tego. On przybił do krzyża te wszystkie przepisy i wymagania, które były w prawie mojżeszowym i on powiedział, od tej pory krew Jezusa Chrystusa gładzi ten cały grzech. Teraz, znamy werset, który mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Tak? Dla nas zaś, którzy wierzymy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. I ta mowa o krzyżu dla wielu Żydów była głupstwem, była zgorszeniem, było czegoś, czego nie chcieli słuchać i nie mogli słuchać. Słuchajcie, dzisiejszy świat ma bardzo dużo wspólnego z rzeczami, które oni twierdzili, że trzeba robić. Tak? W przypadku Dziejów Apostolskich 15 rozdziału jest akurat mowa o obrzezaniu, tak? Ale dzisiaj mówimy podobne rzeczy. Mówimy, słuchaj, ty musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie mówię, że ja mówię, nie mówię, że u nas w Kościele jest taka nauka, ale panuje taka. Ale musisz się jeszcze ochrzcić. Bo dopóki się nie ochrzcisz, jeszcze nie jesteś zbawiony. Mówimy, że słuchaj, ty tak, ale żeby wiedzieć, że ty jesteś zbawiony, ty musisz zacząć mówić językami. I słyszałem to nieraz w kościołach. Dopóki nie mówisz językami, nie ma potwierdzenia, że zostałeś zbawiony. Słyszymy w różnych kościołach, że ty musisz złożyć takie świadectwo, które przekona wszystkich ludzi w kościele, że ty rzeczywiście jesteś zbawiony. Słyszymy o tym, że słuchaj, no tutaj kolego, tutaj no w takiej koszulce do kościoła, no to chyba to nie jest wierzący przecież, prawda? Tak. No ale w takim makijażu, no gdzie w takim makijażu do kościoła? Słuchajcie, i musimy być ostrożni, naprawdę, dlatego, że wprowadzamy takie rzeczy, które mamy wrażenie, że jakoś zaskarbiają przychylność Bogu, po Boga, podczas gdy one nie mają żadnego znaczenia i nie mają związku z prawdą. Musimy być bardzo ostrożni co do takich rzeczy. I wielu ludzi, oczywiście warto mieć jakiś standard. Ja nie chcę powiedzieć, warto mieć jakiś standard, jak człowiek się ubiera, czy maluje i tak dalej, ale nie pomyślmy, że te rzeczy powodują, że Bóg mówi, a, to jest na pewno niewierzący. I
I podobne rzeczy miały miejsce 2000 lat temu. Tak? Żydzi mówili podobne rzeczy w sensie mówili też rób to, rób to, rób, zrób tamto. Wiara tak, ale zrób jeszcze to i tamto. Okej. Bądźmy bardzo, bardzo ostrożni. I widzimy, że te poświęcenia Żydów przez całe życie, żyjąc pod prawem mojżeszowym, one musiały zniknąć po prostu o tak, bardzo szybko. I wydaje mi się, że jest to trudne. Jest to trudne choćby o tym, jak sobie pomyślę, kiedy byłem małym chłopakiem, zawsze słyszałem pij mleko, będziesz wielki. Tak? Standardowe hasło, pij mleko, będziesz wielki. I pij mleko, i pij mleko, i pij mleko. Dzięki Bogu, że nie lubiłem mleka. Tak? Mama dawała mi 2 złote za wypicie szklanki kakao, tak? I ja jeden raz to wypiłem. Ja po prostu smakowo nie lubię mleka, tak? Ale to jest mała rzecz. W każdym razie, 10 lat temu słyszałem, że nie pij mleka, bo jest niezdrowe. 5 lat temu znowu pij mleko. Dzisiaj znowu pij, ale dzieci niech za dużo nie piją, czy tam starsi. Jejku, o co chodzi? Chodzi o to, że to tak się szybko zmienia i po prostu nie wiadomo nawet, gdzie leży prawda. Słuchajcie, byli ludzie, którzy napisali encyklopedię, tak? I każdy z nas pewnie miał w domu encyklopedię grubszą, cieńszą albo ileś tomów. I kiedyś te informacje, pamiętam, sprawdzało się w encyklopedii. Ja pamiętam, jak mój tata używał tej encyklopedii i często szukaliśmy czegoś do krzyżówek, no nie? I słuchaj, ile człowiek musiał się napracować, żeby to wymyślić, to wszystko później na tej maszynie powbijać, żeby to wyglądało? Strasznie dużo. Ale dzisiaj ja w jednej sekundzie mogę wszystko mieć i wszystko obrócić. Ja wpisuję głupiego Google'a, tak? Wpisuję hasło i ja mam po prostu. Szybko czasami myślenie musi się odwrócić i może być korzystne, jest bardzo użyteczne czasami. I tak samo było u Żydów. Musieli szybko to odwrócić, żeby stało się dla nich korzystne. Bardzo trudne było, ale było konieczne. I teraz. Otwórz ze mną proszę Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. I tam będziemy i tam zostaniemy do końca. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Nowe przymierze. Co w tym nowym przymierzu mielibyśmy robić? Jak mielibyśmy się zachowywać, żeby ono działało? I co musimy zrozumieć jeszcze? Oprócz tego, że wiemy już, z kim zostało zawarte, na jakich warunkach. 18 rozdział i pierwszy werset będę czytał. Jest to moment, kiedy Piotr, Jakub i Jan wracają z Jezusem z góry przemienienia. Tak? A więc nastąpiło przemienienie, widzieli Eliasza i Mojżesza i schodzą i słuchajcie, moglibyśmy pomyśleć, ludzie, którzy przed chwilą zobaczyli tych swoich, których oni uważali za największych proroków, Mojżesza i Eliasza, tak? I widzieli po prostu, Piotr miał głupi pomysł rozłożyć namioty dla nich, to inna sprawa, i wracają z Jezusem i o czym rozmawiają w drodze? Rozmawiają w drodze, zobaczcie. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Rozmowa uczniów dotyczyła tego i w innej Ewangelii widzimy, że oni się wręcz sprzeczali. Tak? Kto jest największy? No, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Zobaczyli przed chwilą coś, czego nikt nie widział. Minęła, nie wiem, chwila i oni nagle rozmawiają o tak przyziemnych rzeczach. Przyziemnych chociaż o królestwie, ale kto z nas jest największy, tak? Jejku, ciężka sprawa do uwierzenia. Natomiast widzimy, że Jezus tutaj, on kładzie w tym rozdziale i nie tylko, on kładzie jakby fundament pod Kościół, dając swoją naukę. On mówi, okej, ja was nauczę. Zapamiętajcie moją naukę, zobaczcie, jak to powinno funkcjonować w królestwie, w moim królestwie. I on jest, Jezus Chrystus jest z ludźmi, którzy po jego odejściu mają być tymi, którzy będą uczyć, tak? Wszystkich. Mają być tymi kolejnymi kamieniami, które będą położone na tym ich nauka ma być tymi kolejnymi kamieniami, które mają być położone na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.
I oni zdecydowali, okej, okay, no słuchaj, no Jacek, no ty byłeś z Jezusem na rybach i ty byłeś tam, ale ja, wiesz, że ja byłem z Jezusem i co ja z nim zrobiłem? I Jezus musiał się czuć jak w przedszkolu. No dosłownie jak w przedszkolu. Mówi, to są moi uczniowie, których ja zaraz zostawię i ja poślę ich na świat. No nie? Oni jeszcze się oczywiście dużo nauczą, tak? Ale tak, to są ci, którzy pójdą. I być może czasami po trochu tak jest, że kiedy jest jakiś wierzący, który jest długo wierzącym i nie tylko z nazwy wierzącym, ale praktykujący wierzący i widzi nawracającą się osobę i ta osoba się nawraca, jest świeżo nawróconą osobą i po prostu czasem patrzy i mówi, jak on może robić takie rzeczy, tak? Ale tak samo czuł się Jezus ze swoimi uczniami na pewno. I powinniśmy mieć do tego dużo cierpliwości i powinniśmy postępować z nowo nawróconymi osobami bardzo umiejętnie. Okay? Niedługo po tym wydarzeniu, które jest opisane w 18 rozdziale, będziemy widzieć, że Jezus weźmie ten kielich Nowego Testamentu, kielich Nowego Przymierza we krwi, tak? Powie, okej, okay, od tego momentu, moi uczniowie, od tego momentu, wszystko, co robiliście do tej pory w prawie Mojżesza, będzie jakby musiało się odwrócić wasze myślenie. Ja umrę za ten grzech świata, ja dam swoje życie i od tego momentu to prawo nie będzie obowiązywało was tak, jak obowiązywało. Wszystko, co będzie wam potrzebne, będzie potrzebna prawdziwa i żywa wiara we mnie. I zaufanie. Będziecie musieli nauczyć się ufać mi, a nie sobie i nie swoim zasadom i przepisom. I teraz, co więc robi Jezus? Zobaczmy wersety od 3 do 5. I powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Ja nie wiem, czy ty zauważyłeś. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli się nie nawrócicie. Co pomyśleli uczniowie? My nawrócili? Przecież my jesteśmy twoimi uczniami. My się mamy nawrócić. No my rozumiemy, że być może tamci wszyscy Żydzi, poganie, ktokolwiek, Grecy, inni, Rzymianie, ale my, z czego my się mamy nawrócić? Przecież my jesteśmy twoimi uczniami. Ale Jezus wie, co mówi. Powinniśmy zawsze bacznie obserwować tekst. Jezus wie, co mówi. I on mówi, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. No bardzo ciekawa myśl. Bardzo ciekawa myśl. Dlaczego tak Jezus mówi? Właśnie dlatego, że stare przymierze za chwilę przeminie. Oni wejdą w nowe przymierze, we krwi i od tego momentu oni będą musieli drastycznie zmienić swoje myślenie. I niekoniecznie Biblia tutaj mówi o nawróceniu się jako do Jezusa Chrystusa, wydaje mi się, ale mówi tutaj właśnie o tym, że to myślenie uczniów do tej pory, jakie mieli, z prawa Mojżeszowego będzie musiało bardzo mocno i szybko się zmienić na to, co Jezus Chrystus powie i co On zrobi. Odejście od tych przepisów i zasad, a pójście w wierze, w czystej wierze za Nim. I teraz... On mówi, musicie stać się jak dzieci, aby wejść do królestwa. No, czyli jacy musicie się stać? Weseli, radośni, nieposłuszni, dziecinni, niedojrzali. Jacy właściwie muszą się stać? No i zobacz werset 4 i 5. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto przyjmie jedno takie dziecię w moje imię, mnie przyjmuje. Więc widzę tutaj dwie rzeczy. Konkretnie, jacy oni powinni się stać. I to jest jednocześnie to, jacy my musimy nauczyć się być w nowym przymierzu, w którym jesteśmy, ale jak musimy się nauczyć postępować, żeby ono działało. Bo to, że w nim jesteśmy, to jest jedna rzecz, ale żeby wziąć
rzeczy, które są nam dane w tym przymierzu, wziąć różne obietnice, trzeba w określony sposób coś robić, albo postępować, albo nauczyć się czegoś. Okay? I teraz dwie rzeczy, tak jak powiedziałem. Jak dzieci. Ja rozumiem, że oni muszą odrzucić całą swoją samowystarczalność. Muszą się nauczyć, że tak jak dziecko nie może zaspokoić swoich potrzeb, tak jak dziecko nie może sobie poradzić ze wszystkim w świecie, póki są dziećmi, tak jak dziecko, które nie potrafi zrobić wiele rzeczy. Oni muszą odrzucić tą swoją samowystarczalność, że okej, ja mogę wszystko zrobić. Ja jestem silny, ja mam mięśnie, ja mam rozum, ja mam gotowe ręce, więc ja to wszystko mogę zrobić. Jezus uczy, okej, wasza samowystarczalność w moim przymierzu nie będzie działała. Nie polega, moje przymierze nie polega na tym, że od tej pory wy będziecie dźwigać to na swoich barkach, na swoich ramionach, ale polega na tym, że ja będę to dźwigał na swoich barkach i na swoich ramionach. Więc samowystarczalność to jest jedna rzecz. I druga rzecz, widzimy, że jest tutaj powiedziane o uniżeniu, o pokorze. Więc jako dzieci po prostu Jezus postawił to dziecko tak po środku, zawołał, postawił to dziecko po środku i te dzieci po prostu przybiegły do Niego na ręce, tak? Wziął na ręce. To jest ta pokora i uniżenie, to jest taka bardzo prosta ufność. Dzieci, kiedy one przybiegły i On miał je na rękach, one nie kwestionowały, a dlaczego i po co? One nie kłóciły się, kto jest największy w tej chwili, tak? Tak jak przed chwilą uczniowie się kłócili, kto jest największy w królestwie. One po prostu miały bardzo prostą ufność, że będąc przy Nim, będąc w Jego ramionach, one są bezpieczne. One miały ufność w tym, że to, co On robi, jest właściwe i to, czego potrzebują, jest to, co On może dać. I to są te takie dwa punkty, o których tutaj mówi Jezus. Mówi o przestańcie myśleć, że jesteście samowystarczalni, zacznijcie mi ufać i przyjdźcie do mnie w prostej wierze, że ja to zrobię. Oprócz tej wiedzy, co odnośnie tego, jak będzie wyglądało to nowe przymierze, jak powinna jak powinni funkcjonować, Jezus w tym samym fragmencie jednocześnie daje ostrzeżenie. Jeśli przeczytamy teraz, jak oni powinni postępować w Nowym Przymierzu, jak my powinniśmy postępować w Nowym Przymierzu, jest dla nas ostrzeżenie. Okay? I ostrzeżenie zaczyna się od wersetu 6. Jest napisane tak. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenie, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Co? Wydaje mi się, że jest mało tak ostrych fragmentów, które Jezus kieruje do wierzących. Ja rozumiem, że ten test jest skierowany do wierzących, jak mamy postępować w Nowym Przymierzu, jak mamy postępować w Nowym Przymierzu z innymi ludźmi, z nowonarodzonymi ludźmi, szczególnie z tymi świeżo nowonarodzonymi. Nie wiem, jakie ty znasz inne ostrzeżenie, tak ostre i tak mocne. Być może jest, ale wydaje mi się, że to jest jedno z najostrzejszych ostrzeżeń. On mówi, jeśli ty zgorszysz jedno z tych małych, on mówi, wiesz, co jest lepsze? Żeby zawieszyli ci u szyi kamień młyński i rzucili cię w głębinę morską. To ostrzeżenie Jezusa jest bardzo mocne i jest dla nas. Ono nie jest dla świata. Ono nie jest dla kogoś tam. Ono jest dla wierzących. I powinniśmy zastanowić się, co Jezus ma na myśli tutaj, tak? Powinniśmy uważać, jak postępujemy
znowu nawróconymi. Jakie rzeczy stawiamy pod ich nogami? Jakie rzeczy rzucamy przed ich nogi? Co oni muszą robić teraz? I co ja mam na myśli? No, nie powinniśmy nigdy powiedzieć im czegoś takiego. No słuchaj, w naszym zborze, jak ty chcesz być zbawiony, no to jest taka zasada, tak? I to jest te kilka rzeczy, które mówiłem. Dopóki nie robisz czegoś, no to na pewno ty nie jesteś zbawiony. No nasz zbór, słuchaj, no ja rozumiem, że Biblia mówi, ale nasz zbór ma taką naukę, wypracował taką naukę, że kiedy my nie widzimy w tobie tego i tego, no to na pewno nie. Kiedy my widzimy, że ty tak się ubierasz dziwnie, no to my myślimy, to jest chyba jasna informacja dla nas, że ty nie jesteś prawdziwie wierzącym. Kiedy my patrzymy na ciebie i my widzimy, no niestety, nie wystąpiły u ciebie dary Ducha Świętego w postaci tej, której my mówimy, czyli mówienie językami, to już na pewno też nie jesteś zbawiony. Musimy bardzo być ostrożni w tym. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi, wiesz co? Lepiej będzie, jak zawieszą ci kamień młyński u szyi. Jeśli masz zgorszyć jedno z tych małych. I to jest ostrzeżenie, które wypływa z tego fragmentu. Ja osobiście rozumiem, że postępując w ten sposób i rzucając takie przeszkody i kłody pod nogami, ja rozbudzam gniew Boga. Ja rozumiem, że kiedy Bóg to mówi, to jest tak, jakbym rozbudził Jego gniew. I powinniśmy naprawdę być bardzo ostrożni w tym. Więc dwie rzeczy, które ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj zapamiętali. Kiedy jesteśmy w tym nowym przymierzu i oprócz tego, że wiemy, możemy wiedzieć, jakie już są warunki tego nowego przymierza, jest pewien sposób, w którym musimy nauczyć się postępować, żeby to nowe przymierze mogło właściwie działać. I tą jedną rzeczą jest to, że musimy być jak dzieci. Jak dzieci w sensie musimy się nauczyć, że moja samowystarczalność i moja siła i moja wiedza i moja zdolność nie wystarczy. Musi być moment w moim życiu, kiedy ja dojdę do punktu, kiedy powiem, okej, ja spróbowałem tego, ja spróbowałem modlić się, ja spróbowałem próbować robić, ja spróbowałem mieć różne przepisy, różne zasady, ja spróbowałem nie robić tego w niedzielę, a to robić w sobotę, ja spróbowałem nie chodzić w to miejsce i tak dalej. I słuchajcie, kto z nas nie miał tylu różnych pomysłów, żeby coś zrobić, żeby przeciwstawić się grzechowi? Podejrzewam, że większość z nas miała i co się okazało, że i tak w końcu upadliśmy. Więc musimy dojść do punktu, kiedy powiemy, okej, Panie Jezu, ja choćbym ze wszystkich sił wysilił się i nie wiem, jak próbował coś zrobić, ja nie jestem w stanie tego robić. Musimy przyjść do punktu, kiedy powiemy, okej, Panie, ja jestem pusty, ja nie mam nic. Ja nie mam nic do zaoferowania. I dopiero kiedy ja przychodzę do Boga, tak jak te dzieci, nie mając nic do zaoferowania, On mówi, okej, Ja Cię nauczę, jak to robić i jak pójść tą drogą. To jest ta pierwsza rzecz. I druga rzecz, musimy uważać, aby nie stać się tym zgorszeniem dla innych ludzi przez ten swój legalizm. Tak jak stali się Żydzi, którzy mówili, okej, słuchajcie, wierzcie w Jezusa jako Zbawiciela, ale do tego dajcie się obrzezać. Musimy być bardzo ostrożni w tych dwóch rzeczach. I będziemy kontynuować te myśli za tydzień.